swoich charakterystycznych rolach kinowych, telewizyjnych i teatralnych, jakby świadomie spożytkował własny typ osobowy, własną biografię. Już na pierwszy rzut oka swoją powierzchownością wzbudza zaufanie. Może dlatego właśnie szczególnie interesująco wypada w rolach postaci pozytywnych, ludzi skrzywdzonych, życzliwych, prostolinijnych, dobrodusznych i śmiesznych. Jajko. Polubiła go publiczność. Kurzęcze. Należym na drodze. A co ty? Nigdy jajka nie widziała? Człowieku, ja dawno nie widział, bo ja kury zjadł. No tak sobie weź. Tak, 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 weź. Dziękuję. Nie ma za co. A czemu ty, Kazmierz, moimi jajkiem rozporządzasz, a? A ty skąd wiesz, że to nie moja kura zniosła, a? Skąd? A bo twojego do ręki by nie wziął. Tak, tak. O, ja twojego też nie. Za to jedno dostaniesz u mnie 5. Sam to ze ściany zwierzesz. Już mój brat Jaśko wziął na ciebie, bicz Boże, swoje ręce. Ty mi kosy nie przypominaj, bo ja mam teraz karabin. I ja mam. Uch, ty konusie, ty! Konusie? Czekaj! Teraz na ciebie wystarczy strzelasz. Ty masz! Czyż ty zdurniał, stary? Gdzie ja teraz takie garki dostanę? No wiuskie koszuli. Czy to dobrze, czy źle? Zastanawiał się w jednym z wywiadów. Próbowałem kiedyś zagrać negatywną postać, ale wywołało to sprzeciwy. W przygodach psa cywila zagrałem faceta, który chodzi po lesie i rzuca kijkiem w siedzącą na drzewie wiewiórkę. Po projekcji filmu w telewizji otrzymałem mnóstwo listów pełnych wyrzutów. Panie Kowalski, kijkiem pan rzuca do wiewiórek, jak panu nie wstyd? Czarny jest w domu? Żadnego czarnego tu nie było. Pani powie czarnemu, Wacek jest gotów. Teraz, kiedy węszą... Moja sprawa. Zacytujmy jeszcze raz aktora. Popularny aktor musi wystrzegać się, aby nie zostać aktorem jednej roli, aby nie został utożsamiony z jedną postacią.
Nigdy nie widziałem się w roli Hamleta, ale przyznam się, że Szwejka chciałbym zagrać. Może zresztą już za stary jestem do tej roli. Poza tym mam w sobie coś śmiesznego. Nie wiem skąd to się bierze, ale przekonałem się o tym w teatrze. Nie zawsze ta śmieszność godzi się z moimi intencjami, ale taki jest los aktora. Hej, drut! Mimo, że Wacław Kowalski wycofał się z życia zawodowego, widownia z niesłabnącą sympatią ogląda go w powtarzanych filmach. Nie ma się czego bać. Swój chłop jestem. Tylko uważaj, bo tu stoi baba na warcie. Cięta na chłopów jak cholera. A, ale to dobre. No pij. Pij. Nie bój się, już ja dopilnuję, żeby cię nie przyuważyła. Ty ze 106. Ze 106 gwardyjskiej. A? Ależ się dorwał, brachu. Dziecię, przeszło 100 lat. Święty Kaziuszku, patronie mój, dasz to jeszcze lepsze. Ano, spróbuj. Co? Chyba Gruzin, albo Armiaszka. Gębę masz taką jakoś nierusko. To jasne. Ruski jak my, wódkę lubią. O, a to jakieś inaksze, czerwoniutkie. Nein, mein Gott, nein. Nein. Spaghetti alla milanese. Proszę bardzo. Jajka w koszulkach, po indyjsku. Służę. To dla mnie i dla wnuczki to samo. Proszę uprzejmie. Żyć nie umierać. Czy pan mnie prosił? Nie, się tylko popatrzył. Przepraszam, uprzejmie. Proszę bardzo. Ciebie pan Bóg mnie pokarał, że muszę w tym luksusie się mordować. Nie, tam luksus nie przeszkadza. Pamiętasz luksus w 45? Jak my razem z lewentarzem w wagonie jechali, to choć zagadać było do kogo. A ty widzisz? Cała nasza krzywda boki wyjazna. To coś czarne. Cała nasza familia tyle się napodziewierała. Pretensje do Garbatego, że ma dzieci proste. A co ty do niego cierpisz? I niech będzie Chrystus pochwalony na tym kargu i przeklęty, że powiedział... Kazimierz! No kto tak napisał, a? Jaśko,
Jeśli Ameryka rajem, to droga do niej cierniowa. Roboty nijakiej nie ma, bo czarne robią za pół darmo, a tyle ich jak mrozy. Rasizm nie ma przyszłości. Trzeba politycznie myśleć. A ty, Kazimierz, masz zawsze pretensje do całego świata. Bo ja prawdziwy Polak. A co ma do tego polityka, że mnie się podobuje gniady, a nie kary? Człowiek to nie koń? Mądrego i przyjemnie posłuchać. Na koniu podjechać można, a na człowieku. Się tylko potknąć się.